Powiat Polkowicki w przyjaźni ze środowiskiem. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana. Dom wczasów dziecięcych w Przemkowie zostanie rozbudowany. Powiat Polkowicki pozyskał na ten cel ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. W ramach projektu pod nazwą Po przygodę w przyrodę do budynku głównego zostanie dobudowany blok żywieniowy, w którym znajdzie się stołówka i kuchnia. Więcej o inwestycji już teraz w programie. Zapraszam. O szczegółach rozbudowy mówi Monika Urbaniak-Halla, dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. Rozbudowa środka edukacji ekologicznej przy ulicy Leśna Góra 1A w Przemkowie, czyli głównego budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. Naszą działalnością od wielu lat jest wdrażanie, taką misją, jest wdrażanie dziecka do ekologicznego sposobu myślenia i życia w zgodzie z naturą. I od wielu lat staramy się doposażać, wzbogacać naszą bazę po to, żeby prowadzić profesjonalnie zajęcia z edukacji ekologicznej i przyrodniczej. W myśl tej naszej misji powstał taki projekt, żeby rozbudować dom wczasów dziecięcych, żeby zwiększyć komfort pobytu dzieci, żeby zwiększyć dostępność, czyli poszerzyć bazę noclegową i żywieniową i żeby jak najwięcej dzieci mogło poznać nasz teren i uczyć się w praktyce nie tylko doświadczania, obserwowania, przeżywania przyrody, ale również uczyć się, jak ją chronić. W projekcie rozbudowy domów czasów dziecięcych jest przede wszystkim dobudowa pionu żywieniowego, czyli nowoczesnej kuchni ze stołówką. Powstanie budynek, który będzie połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem. Ten łącznik będzie zapewniał podjazd dla dzieci niepełnosprawnych. Natomiast w dobudowanym budynku będzie stołówka, kuchnia z pełnym zapleczem, czyli odpowiadająca wymogom sanitarnym. Natomiast na piętrze powstanie 6 pokoi dwuosobowych z łazienkami. Dzięki temu będziemy mieli zwiększoną bazę noclegową, a również też podniesiemy komfort i standard naszej bazy noclegowej i komfort wypoczynku naszych wychowanków. Dodaje dyrektor placówki. Wartość całej inwestycji to ponad 2 700 000 zł, w tym 0,5 miliona zabezpiecza powiat polkowicki. Jak podkreśla starosta Marek Tramś, dom wczasów dziecięcych to nie tylko miejsce wypoczynku, lecz także edukacji i warto w tę placówkę inwestować, aby przez to rozwijać zainteresowania dzieci i młodzieży. Jako zarząd powiatu chcemy, aby dom wczasów nie był tylko miejscem wypoczynku, ale również, żeby to było miejsce takiej bardzo aktywnej edukacji. Są tam stworzone ścieżki edukacyjne, tam są naprawdę bardzo profesjonalne sprzęty służące różnego rodzaju badaniom. Badaniom gleby, zanieczyszczeń, wody. Dzieci poznają zasady pracy takiej badawczej, ucząc się w ten sposób, jak można zapobiegać pewnym zanieczyszczeniom, jak dbać o to środowisko. Rozbudowa domów czasów dziecięcych w Przemkowie rozpocznie się w przyszłym roku. Powiat Polkowicki w przyjaźni ze środowiskiem. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana.